Kto pokieruje Młodzieżowym Domem Kultury i Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym i czy możemy się spodziewać kolejnego konkursu? Starostwo powiatowe w Raciborzu przeprowadziło już konkurs na nowego dyrektora MDK. Jednak kandydaci ubiegający się o to stanowisko nie spełnili wszystkich wymogów formalnych konkursu. Dziś podczas posiedzenia zarządu powiatu raciborskiego zdecydowano co dalej. Konkurs niestety nie rozstrzygnął, kto będzie kandydatem, w związku z tym zarząd miał kilka możliwości, przy czym, tak jak informowaliśmy wcześniej, skłaniał się do powierzenia funkcji dyrektora na 10 miesięcy, przepraszam, a to z tego względu, że chcemy wyłonić dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w drodze konkursu. Ten konkurs będzie, ale w 2016 roku, w związku z tym dzisiaj zarząd podjął decyzję o tym, że na 10 miesięcy powierzy funkcję dyrektora od 1 września do 30 czerwca 2016 roku dotychczasowemu dyrektorowi pani Elżbiecie Biskup. W czerwcu 2016 roku oprócz konkursu na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury odbędzie się także drugi konkurs na dyrektora placówki, która również podlega starostwu powiatowemu. Chodzi o Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, dotychczas kierowany przez Janusza Obarymskiego. Dyrektor Janusz Obarymski w czerwcu złożył wniosek o rezygnację z funkcji dyrektora. I zaistniała taka sytuacja, w której po pierwsze nie byłoby dyrektora z dniem 1 września, a po drugie tak de facto nie było godzin zaplanowanych w arkuszu organizacyjnym, który jest zatwierdzany do końca maja. Zatem tutaj dyrektor miał tą możliwość i skorzystał z przywileju emerytalnego, więc odchodzi na emeryturę z dniem 1 września. Nie robiliśmy konkursu, w związku z tym, że sytuacja była taka dosyć niespodziewana. Zatem powierzyliśmy funkcję, obowiązki dyrektorowi, tutaj akurat nauczycielowi Arturowi Krawcowi, też do 30 czerwca 2016 roku. Także tak się zbiegło, że zarówno w MOŚ, jak i w MDK-u dyrektorów z powierzonymi obowiązkami będziemy mieć przez najbliższe 10 miesięcy. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wymóg ustawowy przeprowadzenie konkursu. O tym, jakie kryteria powinni spełniać kandydaci na stanowiska dyrektorów, ogłosi Starostwo Powiatowe w Raciborzu.